W Berlinie, szanowni państwo, wszystko wygląda na to, że dzieją się i rozpoczynają się właśnie dziać bardzo ciekawe rzeczy. 6 marca w Warszawie, a wszystko na to wskazuje, jak już wspomniałem, że od dziś w Berlinie rozpoczynają się kolejne masowe protesty rolników przeciwko europejskiej polityce Zielonego Ładu. Tak wygląda zdjęcia z dróg dojazdowych do Berlina z ostatniej nocy. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądało to w dzień. Nasze ekipy są w Berlinie, szanowni państwo. Myśmy przenieśli naszych reporterów z Mołdawii do Berlina i dziś nasza ekipa jest już tam na miejscu. Więc pokażemy, jak wygląda to, co wszystko na to wskazuje w nocy. Już się rozpoczęło. Protesty, które w całej Europie trwają, w Polsce trwają od wielu tygodni. Wszystko na to wskazuje, że będą trwać dłużej. Związane są właśnie z polityką Europejskiego Zielonego Ładu. Związane są z realizacją pomysłów, które przegłosowane zostały w Unii Europejskiej przy sprzeciwie Polski, nawet przy wyłączeniu Polski z części tych przepisów za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Skutkiem wprowadzenia w Unii Europejskiej tej polityki Europejskiego Zielonego Ładu jest podwyższenie kosztów produkcji, a co za tym idzie wysokości cen w zasadzie we wszystkich dziedzinach życia. Rolniczy Zielony Ład jest bowiem tylko częścią polityki zeroemisyjności Europy, która zakładać ma i zakłada, że podatkami w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza. Obciążone będzie wszystko od transportu samochodowego, lotniczego, paliw kopalnych, budownictwa, w tym podatki od nowo budowanych domów i konieczność przebudowy tych istniejących, aż po opodatkowanie sektora energetycznego, co w sumie skutkować będzie radykalnym wzrostem kosztów funkcjonowania zwykłych ludzi. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że rządzący w tej chwili polscy politycy wspierają politykę Zielonego Ładu, próbując przekonać nas wszystkich, że ta samobójcza polityka miałaby być dla nas rzekomo korzystna. Słyszeliśmy to w ostatnich godzinach z ust polityków partii Szymona Hołowni. Bardzo proszę. Trzeba z ludźmi uzgadniać, jak chcą żyć. Trzeba im proponować, a jeżeli mają z tym kłopot, to wspierać ich przy użyciu tych pieniędzy, które dzisiaj najwyraźniej nie idą tam, gdzie powinny iść. My będziemy Zielonego Ładu bronić, natomiast będziemy, mówię o Polsce 2050, natomiast będziemy go bronić, jeżeli będzie prowadzany w taki sposób, w który da sobie samemu szansę. W którym, wiedząc o tym, jakie dzisiaj mamy problemy i jakie dzisiaj mamy wyzwania, będzie wprowadzany tak, żeby nie obniżyć naszego bezpieczeństwa w innych obszarach. Coś trzeba być może odłożyć na chwilę później. Coś trzeba być może jeszcze głębiej przedyskutować. Tak, żebyśmy wszyscy byli przekonani, że chcemy razem zrobić tę robotę. Przepraszam, ktoś z tego coś rozumie? My będziemy bronić Europejskiego Ładu, ale tylko pod warunkiem, że on sam sobie da szansę być wprowadzania tak, i tak dalej. Proszę państwa, partia Polska 2050 nazwana została po prostu w ten sposób właśnie od Zielonego Ładu, od pojęcia Fit for 55, od pojęcia zeroemisyjności. Dlatego, że rok 2050 to 2,50 w nazwie. Polska 2050 jest pewnym granicznym terminem, w którym wyznaczony jest ten horyzont czasu zeroemisyjności Europy, czy tam jej ograniczenia w zależności od wersji, czy to Fit for 55, czy to Fit for 90, w zależności od tego, która akurat z ambitnych polityk europejskich jest realizowana. Partia Szymona Hołowni jest po prostu partią Zielonego Ładu, jest po prostu partią całej tej szaleńczej, samobójczej dla polskiej gospodarki polityki. O tym, że to ugrupowanie wspiera pakiet Fit for 55 i Zielony Ład, w tym Europejski Zielony Ład w rolnictwie, słyszeliśmy również z ust przedstawicieli tej konkretnej partii na naszej antenie w ten weekend.
dobro rolników może oznaczać dokładnie wspieranie również polityki Zielonego Ładu, bo większość gleb w Unii Europejskiej jest zniszczona bardzo intensywną gospodarką. Ta bardzo intensywna produkcja spowodowana jest tym, że używamy coraz więcej nawozów sztucznych i coraz więcej pestycydów. To nasze jedzenie za chwilę będzie niejadalne. Chciałabym podkreślić, że Zielony Ład to jest troska o naszą planetę i od tego nie uciekniemy, jeśli będziemy ciągle twierdzili, że to jest ideologia. Marek Balt oczywiście nie jest przedstawicielem Polski 2050, ale ta druga wypowiedź to wypowiedź przedstawicieli Polski 2050. Również słyszeliśmy to kilkukrotnie na naszej antenie. Warto również zaznaczyć, że ugrupowania lewicowe, a Marek Balt jest przedstawicielem ugrupowań lewicowych w Parlamencie Europejskim w tej sprawie, idą de facto ręka w rękę z ugrupowaniem Szymona Hołowni. Zresztą nie tylko ci dwaj członkowie koalicji, która sprawuje władzę w Polsce od 13 grudnia, w tej sprawie mają jednolity pogląd. W tych sprawach na przestrzeni lat również jednoznacznie wypowiadał się Rafał Trzaskowski. Choćby w trakcie swojego wystąpienia, w trakcie imprezy Campus Polska, gdzie wskazywał, że to rządy Platformy Obywatelskiej, zwycięstwo wyborcze ma być drogą do realizacji tego rodzaju polityk. Ta część Zielonego Ładu, która była przygotowana, jeżeli chodzi o rolnictwo, nie była dobrze przygotowana, a tego, czego najbardziej ludzie nie lubią, to hipokryzja. To tak, faktycznie tego ludzie nie lubią. Warto zatem przyjrzeć się, co na temat skutków wprowadzania Zielonego Ładu dla polskiego rolnictwa mają do powiedzenia naukowcy. W roku 2021 think tank związany z tygodnikiem Polityka przygotował raport, który do dziś dostępny jest w sieci, który analizuje trzy scenariusze realizacji Europejskiego Zielonego Ładu właśnie w kwestii rolnictwa i opisuje skutki, jakie jego realizacja przyniesie dla polskiej wsi, szerzej dla całej polskiej gospodarki. Tak wygląda strona tytułowa tego dokumentu. Autorzy analizowali trzy badawcze scenariusze wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, w tym scenariusz pełnej jego realizacji. To właśnie ten scenariusz jest podstawą informacji, z którymi warto się zapoznać. Po pierwsze, wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu skutkować będzie wzrostem kosztów produkcji i spadkiem wydajności polskiego rolnictwa. W roku 2030, który jest tutaj analizowany i wskazywany, spadek wydajności produkcji rolnej przy wprowadzeniu Europejskiego Zielonego Ładu wynosiłby 13% w stosunku do średniej z lat 2017-19. Oznaczałoby to realne cofnięcie się polskiego rynku rolnego, a w samym dokumencie czytamy, że oznaczałoby to, i tutaj cytat z dokumentu, symulowany spadek produkcji obejmie najistotniejsze w skali kraju uprawy, a więc ten stan rzeczy może mieć przełożenie na spadek bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze fizycznym. Może nastąpić fizyczne ograniczenie dostępności niektórych produktów. Spadek produkcji z dużą pewnością wywoła wzrost cen żywności, piszą autorzy. Sytuacja ta niekorzystnie odbije się na finansach konsumentów, szczególnie gorzej sytuowanych, dla których wydatki na żywność stanowią istotny udział w ich budżetach domowych. Szacowany spadek wielkości produkcji uzyskiwanej nadwyżki oraz dochodów prawdopodobnie pogorszy sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych prowadzących analizowane uprawy. To koniec cytatu. W raporcie Polityka Insight czytamy również, że spójrzmy na sam dokument. Spadek dochodów rolników będzie prawdopodobnie jeszcze niższy i wyniesie około 11%. Przyczyni się do tego również konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z implementacją technik rolnictwa precyzyjnego, piszą autorzy. Szacunek ten nie uwzględnia jednak bardzo prawdopodobnego wzrostu kosztów innych kosztów pośrednich, energii elektrycznej, gazu, oleju napędowego, opałowego oraz wynagrodzeń. Jak również czytamy w raporcie, tu jeszcze jeden fragment.
wzrost kosztów produkcji rolnej przełoży się również na wzrost cen żywności dla ludzi, którzy nie są rolnikami. Autorzy piszą, że spadek wydajności produkcji przełoży się na nieuchronne wzrosty cen produktów rolnych, a to spowoduje ogólny wzrost cen, który odczują wszyscy. Autorzy wskazują, że wydatki Polaków w 25% to wydatki na żywność, więc Polacy odczują skutki Zielonego Ładu w najwyższym stopniu, a konkretnie odczują to Polacy o najniższych dochodach. Kolejny fragment dokumentu, to cytat. Najbardziej dotkliwe mogą być wzrosty cen zbóż, które przełożą się na podwyżki cen chleba i innych wyrobów mącznych, a także pośrednio poprzez wzrost kosztów ponoszonych przez producentów na zakup cen mięsa, mleka, jaj. I dalej, tu cytat znowu, ponieważ dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki, wpłynie też na koszty producentów żywności związane z energią czy usługami komunalnymi, co w rezultacie dotknie najuboższą część społeczeństwa, dla której zakup produktów spożywczych stanowi największy udział w wydatkach konsumpcyjnych. To koniec cytatu. Autorzy twierdzą również, że wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu obniży konkurencyjność polskiego rolnictwa. Piszą o tym w ten sposób. Pogorszy się międzynarodowa konkurencyjność polskiego rolnictwa. Będzie to rezultat równoczesnego wzrostu cen polskich surowców rolnych w relacji do ich zagranicznych odpowiedników, zwłaszcza produkowanych poza Unią Europejską, oraz obniżenia możliwości wytwórczych rolników w związku z opisanym powyżej spadkiem produkcji roślinnej. Koniec cytatu. Z tym efektem, proszę Państwa, mamy do czynienia już w tej chwili, jest rok 2024. To właśnie przeciwko temu, tej konkurencji spoza Unii Europejskiej, protestują na ulicach rolnicy. Autorzy raportu z roku 2021 wskazują, że odwrócenie skutków Europejskiego Zielonego Ładu wymagałoby wsparcia ze strony państwa polskiego oraz Unii Europejskiej. Ta polityka musiałaby przynieść właśnie wsparcie Unii Europejskiej i państwa polskiego, żeby nie odczuli tego polscy rolnicy. Piszą o tym tak. Minimalizacja negatywnych skutków wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu wymagać będzie wsparcia finansowego i merytorycznego dla rolnictwa ze strony państwa i Unii Europejskiej. Jak wiemy, w tej chwili mamy do czynienia z procesem dokładnie odwrotnym. To Unia Europejska wzmacnia i przyspiesza niszczenie polskiego rolnictwa poprzez niekontrolowane otwarcie europejskiego rynku na towary spoza Unii. To towary, które nie są obłożone wszystkimi tymi wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Autorzy raportu w konkluzji stwierdzają, że polskie rolnictwo po prostu nie jest gotowe do wdrożenia Zielonego Ładu. Raz jeszcze spójrzmy. Polskie rolnictwo nie jest przygotowane do pełnego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce jest jedną z najniższych w Unii. To rezultat rozdrobnienia agrarnego, a także niższej niż w krajach Europy Zachodniej jakości gleb oraz krótszego okresu wegetacji. W rezultacie, aby utrzymać konkurencyjność na poziomie unijnym czy konkurencyjną na poziomie unijnym wydajność produkcji rolnej, niezbędne jest wyższe zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. W takiej sytuacji konieczność redukcji ich stosowania w polskim rolnictwie będzie skutkować większym spadkiem produkcji niż w rolnictwie krajów Europy Zachodniej czy Południowej. Dalej czytamy również, skutkiem tego w małych gospodarstwach spadek produktywności i dochodów rolników będzie jeszcze głębszy od krajowej średniej, co może prowadzić do nieuzasadnionej ekonomicznie i ekologicznie, na przykład prowadzącej do spadku bioróżnorodności, ekstensyfikacji produkcji, a nawet zagrażać finansowym podstawom ich funkcjonowania. Krótko mówiąc, naukowcy, którzy opisywali cały ten proces, naukowcy, których trudno podejrzewać o sprzyjanie
polskiemu ruchowi konserwatywnemu. Tygodnik Polityka i jego think tank nie jest przecież ideologicznie w jakikolwiek sposób bliski środowiskom konserwatywnym, a nawet w pewien pozytywny, przychylny sposób patrzy na sprawy dotyczące polityki klimatycznej. Skonstruował raport na podstawie współpracy z naukowcami, z którego wynika, że w gruncie rzeczy wprowadzenie Europejskiego Ładu może po prostu zagrozić w ogóle sensowności funkcjonowania rolnictwa w Polsce. Może zagrozić finansowym podstawom istnienia rolników jako przedsiębiorców, milionów ludzi w Polsce, którzy żyją z własnej pracy, prowadzą dziś przedsiębiorstwa i sprzedają swoje produkty. Sprzedają produkty, ale nałożone mają być na nich ograniczenia, które spowodują, że sprzedaż tych produktów po prostu nie będzie możliwa. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy.